dziś będzie o tym, że to, co u nas jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Co to znaczy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? To znaczy, że Pan Bóg może wszystko, bo może leczyć ludzi i zakończyć wojnę. To znaczy, że może spełnić wszystkie moje modlitwy. To znaczy, że On może wszystko. Telefon zmienić w słonia, mysz zmienić w powietrze, mikrofon nie zrobić w kota, sieć kota może zrobić sobowtóra od kogoś. On umie wszystko, nawet stworzył cały świat. To znaczy, że dla Boga żadna sytuacja żadnego człowieka nie jest za bardzo skomplikowana, żeby Pan Bóg sobie nie dał rady z tym poradzić. Da radę. I ludzie dookoła, ja sam jestem też tego przykładem, że Pan Bóg najbardziej jakieś takie zawiłe przypadki potrafi wyciągnąć zawsze na prostą, nawet jak nieraz się wyłożymy. Łączymy się teraz z panią Dorotą, która relacjonuje temat dnia. Dzień dobry, witajcie. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć ciąg dalszy historii Elizeusza. A uczynię to z mojej ulubionej z dzieciństwa książeczki. Naaman i mała służąca. Poznajmy bliżej naszego bohatera. Nazywał się Naaman, a jego imię oznaczało dobry, łaskawy. Był dowódcą wojsk króla Aramu. Zajmował najwyższą pozycję zawodową. Nazywany został mężem znamienitym. To oznaczało najwyższą pozycję społeczną. Dowiadujemy się też, że był poważany u swojego pana. Był więc przyjacielem króla, potężnego władcy. A do tego był rycerzem i był bardzo bogaty i odważny. Armia Naamana zawsze pokonywała Izraelczyków. Po jednej z bitew Naaman wziął do niewoli izraelską dziewczynkę, by była jego służącą. Miała prać, sprzątać dom i przygotowywać posiłki. To była bardzo ciężka praca. Ale jej pan o nią dbał, troszczył się. Jej pan też miał mnóstwo przyjaciół. Wiele uczt organizował. I wtedy ta mała dziewczynka bardzo chętnie mu we wszystkim pomagała. Służyła mu i słuchała go. Pewnego dnia Naaman obudził się, spojrzał w lustro, przejrzał się i dostrzegł, że cała jego twarz była pokryta białymi plamami. To był trąd. Trąd w tamtych czasach był nieuleczalną chorobą. Prowadził on do śmierci. Jemu nic nie pomagało. Jego stan z każdym dniem się pogarszał. Nawet najlepsi lekarze w Syrii nie umieli mu pomóc. Wszyscy ludzie od niego uciekali. Tylko jego mała służąca, mała dziewczynka z Izraela przyszła i powiedziała: tylko Bóg może ci pomóc. On potrafi zrobić rzeczy niemożliwe. Naaman nie znał prawdziwego Boga, ale mała dziewczynka powiedziała mu, że Bóg może go uzdrowić. Zachęciła, aby jechał do Izraela i poprosił Elizeusza, a powie mu, co ma zrobić. Naaman posłuchał rady. Wziął służących, skrzynię ze złotem i srebrem, aby zapłacić Elizeuszowi. Otrzymał także list polecający do króla Izraela, aby go przyjąć i aby spróbować mu pomóc. To była długa droga, jednak w końcu dotarli do domu Elizeusza. Naaman zapukał do drzwi, ale nie usłyszał żadnej odpowiedzi. W końcu Elizeusz wysłał sługę z poselstwem: idź i zanurz się 7 razy w Jordanie. Po to jechałem tak długo, by umyć się w rzece? Krzyczał zdenerwowany Naaman. Na to jego słudzy powiedzieli,
Panie, spróbuj. Może akurat zostaniesz uzdrowiony? Dobrze, odpowiedział. Spróbuję. Wszedł do rzeki Jordan i... Zanurzył się raz i nic. Zanurzył się drugi raz, znowu nic. Zanurzył się trzeci raz, nic. Czwarty raz, znowu nic. Piąty raz, nic. Szósty raz już z wątpiewaniem, znowu nic i... Za siódmym razem się udało. Hurra! Jestem zdrowy, krzyknął. Plamy zniknęły, czuję się wspaniale. Naaman pobiegł z powrotem do Elizeusza, aby dać mu prezenty i podziękować. Ale Elizeusz nie chciał przyjąć tych prezentów. To Pan Bóg go uzdrowił, nie on. I tak też powiedział Naamanowi. Naaman nie mógł uwierzyć w to. Bóg Izraela kocha nawet wrogów swego ludu? Był zaskoczony. Zrozumiał, że tylko Bóg może zrobić to, co jest niemożliwe. Tak jak Naaman cieszył się z uzdrowienia, cieszył się z tego, co go spotkało, tak samo i ty wielokrotnie w swoim życiu możesz cieszyć się, bo to, co dla nas wydaje się niemożliwe, Pan Bóg może uczynić. Ale pamiętaj, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale z drugiej strony, On wie, co Tobie jest naprawdę potrzebne. Troszczy się o Ciebie, dba o Ciebie. I On nie jest dżinem, który spełnia każde marzenie, ale jest Bogiem, który jest niesamowity. Kocha Cię, troszczy się o Ciebie, tak jak kochał nawet przywódcę wojsk przeciwnych Izraela. Uzdrowił go, ale dzięki temu też Naaman zrozumiał, że Bóg, jedyny Bóg, kocha każdego człowieka i każdemu daje kolejną szansę. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Teraz zapraszam Was na drugą lekcję języka ukraińskiego. Cześć! Привіт! Dziś druga lekcja języka ukraińskiego. Dziś o kolorach. Tak, будемо говорити о кольорах. На українській мові цей олівчик буде зелений. А у нас то мовиш, що то є зелений. О, бачиш? Так, цей олівчик у нас буде червоний. У нас в Польщі теж ще мовить червоний. Так, добре. А цей кольор у нас на... Українській мові фіолетовий. У нас на Польщі теж ще мовить, що то є кольор фіолетовий. Ого, так, добре. Той кольор у нас олівка рожевий. А у нас в Польщі і то є за кольор рожевий. Як подобні. Так, цей кольор у нас називається жовтий. A u nas na Polsce mówimy na ten kolor żółty. Żółty. Ten kolor u nas nazywa się syni. A u nas w Polsce ten kolor się nazywa niebieski. Niebieski. Fajnie. A ten u nas kolor nazywa się koryczniowy. A u nas w Polsce ten kolor się nazywa brązowy. Brązowy. Fajnie. Tak. A ten kolor, jaki by ja chciała pokazać. Tak. Taki. Nazywa oranżowy. A u nas na w Polsce ten kolor się nazywa pomarańczowy. Pomarańczowy. Dobrze. No, tutaj kolorów tak dużo i wszystkie jest i wszyscy one takie podobne. Tutaj jeszcze by znajdę taki, żeby powie... O! U nas taki kolor nazywa się biały.
A u nas w Polsce ten kolor się nazywa biały. To podobne, prawda? A pamiętajesz, jak będę na ukraiński pożegnać? Poka! 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 Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawe, jak się macie. Może czasem napiszecie coś w komentarzu pod tym filmem? Mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj chcemy Was zabrać w zasadzie w dwa miejsca. Do szkoły, w tym też do mojej szkoły podstawowej, w której się uczyłem, ale też do Laosu. I co te dwie miejscówki mają z sobą wspólnego? No to za chwilę się okaże. Nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale u mnie to było tak, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, no to zdarzało się częściej albo rzadziej, czasem częściej, że inne dzieci mi dokuczały. No bo mam białą skórę, bo chodziłem w okularach i tak dalej, i tak dalej. Co to wszystko ma wspólnego z Laosem? No, takim krajem, który jest w Azji. W Azji. I sąsiaduje między innymi z Kambodżą, Wietnamem czy Tajlandią. Zresztą jak zobaczycie na mapie, to znajdziecie wszystkich sąsiadów Laosu. Warto poznawać geografię, zachęcam. No ale w tymże Laosie... W tymże Laosie mieszkała pewna rodzina, w której było, słuchajcie, aż 9 dzieci. I tym dzieciom czasem było bardzo trudno. Dlatego, że ich rodzina była jedyną rodziną w wiosce, która była rodziną chrześcijańską. Wszyscy wokół byli buddystami. I inne dzieci czasem pokazywały ich palcami, czasem się z nich śmiały, albo po prostu nie chciały się z nimi bawić. To było bardzo trudne. Do tego wszystkiego tata tych dzieci aż 3 razy został zamknięty w więzieniu. A coś zrobił złego? Nie, nie zrobił nic złego, chociaż był oskarżony o popełnienie przestępstwa politycznego. Tak naprawdę zarzucano mu to, że złamał wieloletnie tradycje, że odszedł od buddyzmu i poszedł za jakimś obcym Bogiem. Obcym dla nich, ale tak naprawdę poszedł za Panem Jezusem. I dla tych dzieci to było trudne, jak ich tata był w więzieniu. A mamie też było sobie trudno poradzić. I dlaczego opowiadamy tą historię? No, powiedz jeszcze, na babcia, dziadek, wujkowie, przecież to oni mieli jeszcze rodzinę gdzieś dalej, nie? Tak, mieli rodzinę, tyle że ta rodzina cała była buddyjska i jeszcze nakłaniała mamę, jak tata był w więzieniu, do tego, żeby porzuciła chrześcijaństwo, że wtedy zacznie się im w końcu dobrze wieść, że ludzie z powrotem będą ich lubić, że nikt ich nie będzie unikał. Wielokrotnie przychodzili do mamy i mówili, no dlaczego sobie tak komplikujecie życie? Słuchajcie, nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś, że ze względu na to, w jaki sposób wierzycie na przykład, tak, ktoś wam dokuczył albo czuliście się dokładnie sami w szkole, inni. Ta rodzina opowiadała, że w pewnym momencie odwiedzili ich chrześcijanie, którzy byli wysłani tam przez pracowników Open Doors i otrzymali tak wiele zachęty, tak wiele wsparcia, ale też praktycznej pomocy. I powiedzieli, że to było dla nich tak, tak ważne, że to dało im nadzieję. I dzisiaj chciałabym każdego z Was zachęcić do tego, żebyście mieli otwarte oczy i zobaczyli, czy wokół Was nie ma jakiegoś dziecka, które może jest odtrącone, z którym nie chce się bawić, które jest traktowane jako gorsze, bo Wy możecie mu dać nadzieję. A jeśli sam się tak czasem czujesz, to chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus nie zostawił Cię samego. Że Pan Jezus jest blisko Ciebie, On Cię kocha takim, jakim jesteś, czy taką, jaką jesteś, w Twojej odmienności. I On z całą pewnością postawi na Twojej drodze kogoś, kto będzie dla Ciebie wsparciem. Tylko przychodź do Niego i rozmawiaj z Nim o tym. Kochani, zostawiamy Was z tymi przemyśleniami i zachęcamy Was do takiego otwierania oczu na potrzeby innych. A też chcieliśmy Was zaprosić, żebyście, jak się będziecie modlić, żebyście w swoich modlitwach pamiętali też o tych, którzy są wykluczani
ze względu na swoją wiarę o waszych rówieśnikach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszam was teraz do księgarni Warto, gdzie panie zaproponują nam jakieś fajne książki. Cześć! Dzisiaj na lekcji biblijnej mogliście usłyszeć o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tak samo jak w historii biblijnej, kiedy Naaman został oczyszczony z trądu, to Pan Bóg uczynił cud, bo wiecie, to, że on się obmył w zwykłej rzece, to mógłby się wykąpać w jakiejkolwiek i to nic by nie dało, ale to właśnie Boże działanie sprawiło, że Elizeusz uzdrowił Naamana. I wiecie co, ja mam dzisiaj tutaj taką książkę specjalnie dla was przygotowaną. Ona się nazywa Niesamowity i mówi o tym, jak wspaniały jest nasz Pan Bóg i jakich cudownych rzeczy on może dokonać. Tutaj jest 100 opowiadań o Bogu i nauce. I są tu różne ciekawostki zdumiewające, które mówią o różnych zjawiskach na Ziemi czy w kosmosie. I oprócz tego znajdziecie tutaj wersety biblijne pokazujące właśnie to, jak niesamowity jest nasz Pan Bóg, który stworzył każdego z nas, stworzył cały ten świat i panuje nad wszystkim i ma wszystko pod kontrolą. Także serdecznie was zachęcamy i polecamy. Sięgnijcie po książkę Niesamowite i odkrywajcie to, jak potężnie niezmierzony jest nasz Pan Bóg. Oh, no, ja już spakowana. Walizka jest, do tego piłka, oczywiście moja Biblia. Zastanawiacie się dlaczego? Bo wybieram się na obóz z przyjacielem do Turawy. A mam jeszcze rękawice robocze, dlatego że będziemy budowali mosty. Jeżeli chcecie coś się dowiedzieć więcej na temat tego obozu, koniecznie oglądajcie kolejne relacje co tydzień. A teraz już patrzcie na plakat, dowiedzcie się szczegółów i zapisujcie się na obóz z przyjacielem w Turawie. Cześć! Pamiętacie, jaka jest ostatnia część? Oczywiście kącik kreatywny. Cześć, tu Gabrysia. Dzisiaj robimy takiego pingwinka. Potrzebujemy czarny papier, nożyczki, biały papier, rolkę papieru, marker i taśmę dwustronną. Zaczynamy od zawinięcia papieru. Teraz bierzemy taśmę i przyklejamy razem. Moja rurka już jest wyklejona. Prezentuje się tak. Bierzemy biały papier, wycinamy brzuszek. Ja mam już wyciągnięty i przyklejamy do rolki. Mój brzuszek już gotowy, bierzemy oczko i naklejamy. Naklejamy oczka. Gotowe oczka. Bierzemy marker i rysujemy w środku. Oczka już zrobione. Bierzemy pomarańczowy papier, wycinamy dziubek. I nóżki. Możecie dziubek zrobić tylko trójkąt. Mały trójkącik. O tak. Bierzemy taśmę i przyklejamy na dziubek. Mojemu pingwinkowi potrzeba nóżki. Teraz skrzydełka. Można je zrobić z trójkątów. To są już pingwinki gotowe. Możecie to sami zrobić. Możecie wysłać zdjęcia. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do widzenia.
No i to już koniec dzisiejszej szkółka wieści. Zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek. No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.